Witajcie, jestem QB, jestem beta tester automation. W tym Let's Play zrobimy trzeci tutorial. Drive Don't Drink, to na polskie było tak mniej więcej jedź, nie pij, coś takiego mniej więcej, nie? Okej. Tutaj co mamy? Rok 2000. Pewien producent samochodów chce zmienić swój silnik tak, aby był w jakimś tam eko-kompakcie czy czymś takim. I chce, abyś był bardzo oszczędny. No, to jest w zasadzie było na tyle, jeśli chodzi o ten scenariusz. Oto nasz silnik. Jak widać, chodzi całkiem dobrze, ale problem jest taki, że ma wysokie emisje i spala dość dużo paliwa. 527 gramów na kilowat to godzinę. Tak, dla porównania, na przykład u mnie Skoda Felicia 1 czy MPI to około 400 gramów na kilowatogodzinę. Więc no, tutaj 527 gramów na kilowatogodzinę to nie jest zbyt imponujący wynik. Przejdźmy zatem najpierw do dołu silnika, do tamka duła i zobaczmy, co tu można zmienić. Jak widać, można zmienić tłoki. Zatem wybierzemy tłoki o niskim tarciu. Tutaj dla porównania, tutaj jakie są okładziny o niskim tarciu. Sam tłok jest lżejszy, krótszy chyba. Ale będzie mniej wytrzymały, ale tutaj nie operujemy na zbyt wysokich mocach, więc tutaj to dla nas nie ma znaczenia. W tutaj w zakładce rozrządu możemy zmienić stopień kompresji. Może zostawimy tak jak jest. Ale za to zmniejszymy profil krzywek. Ponieważ wtedy będzie bardziej efektywny na niskich obrotach i będzie palił na tych niskich obrotach mi paliwa. Swoją drogą, nie wiem czemu, ale ten tutaj Eco Compact ma tytanowe korbowody. Dziwne. No nieważne. Wybierzemy dla tego silnika jakiś ładny, jakąś ładną pokrywę dekla. No, na przykład taką zieloną, taką, takie będzie British Racing Green. Tutaj doładowanie, tutaj jesteśmy ograniczeni do silnika wolnosącego. I teraz układ paliwowy. Jakoś tak mnie nie dziwi to, że silnik pali dość dużo paliwa. Jak widzicie, jest wyposażony w gaźnik. Wyposażymy go w coś oszczędniejszego. Wielopunktowy wtrysk paliwa. Może jeszcze z pojedynczą przepustnicą na cylindrę. Teraz mierzenka paliwowa. Tutaj możemy trochę zmniejszyć, ponieważ tutaj idzie nam głównie o zużycie paliwa. Limit obrotów na minutę pozostaje tak jak jest. No i wydechu nic nie możemy zmienić, zatem przejdźmy do trybu testowania. No i w zasadzie działa dobrze. Tutaj ekona nam się poprawiła do 350,9 gramów na kilowatogodzinę. Niestety jednak teraz jesteśmy poniżej wymaganej mocy, to jest 60 kW. Co możemy z tym zrobić?
Tutaj nasz silnik wymaga paliwa o liczbie oktanowej 92, podczas gdy my dysponujemy paliwem o liczbie oktanowej 95. Zwiększymy zatem trochę tutaj wyprzedzenie zapłonu. Podniesiemy odrobinę stopień kompresji. No. Jeszcze troszeczkę. No. I mamy platynę. Tak, jakoś tak wyszło. Pewno da się zrobić lepiej. Na pewno da się zrobić lepiej. Silnik pali tylko 326,3 gramy na kilowatogodzinę. To się przekładało tak mniej więcej, nie wiem, może 6, może 7 litrów w mieście, 4 litry w trasie. Nie no, trochę więcej, bo tutaj moc 60 kW, ale w miarę efektywne jak na swoją, w miarę mało paliwa pali jak na swoją moc. Tutaj tyle mogę powiedzieć. No. Jeszcze postawimy, jak tutaj działa. No to by było na tyle. Na razie.